Słuchajcie, ja tam widziałem żołnierzy tak umordowanych pracą, na przykład przy budowie mostu w Głuchołazach. Te chłopaki były po prostu, no wszystko z siebie dały, co można było dać. Widziałem samorządowców, którzy naprawdę nie śpią od bardzo wielu godzin i są na ostatnich nerwach, ręce im się trzęsą, bo mówią mi, słuchaj, ja nie śpię od 5 godzin, znaczy od 5 dni, godziny nie przespałem, bo co zamknę oczy, wszystko mi znowu staje przed oczyma, tak? I to są ludzie, którzy będą mieli bardzo poważne też później potrzeby psychologiczne, bo wielu z nich doświadczyło po prostu PTSD. Będą mieli stres pourazowy i to bardzo głęboki. Więc dzisiaj ja naprawdę, jak wejdę za chwilę na tę salę, to ostatnia rzecz, którą chciałbym usłyszeć, to polityczne wycie jednych na drugich. Ja mam cały czas w uszach głos tych ludzi tam na miejscu i jeżeli dzisiaj usłyszę głos, który się w ten chór nie wpisuje, który będzie po prostu wył tradycyjnie jedni na drugich, stara polska wojna i polaryzacja tylko teraz ludzkim nieszczęściem na głowach, to nie wiem, chyba z siebie wyjdę. Nie kłóćcie się, pomagajcie, a jak nie umiecie pomagać, to przynajmniej nie przeszkadzajcie. I dzisiaj to jest wezwanie do wszystkich tych, którzy przez najbliższe 3 dni chcieliby zbić na tym posiedzeniu swój polityczny kapitał.